Dzień dobry, moi drodzy. Za chwilę wybije godzina 20, więc powoli zaczynamy nasze spotkanie na żywo. Pierwsze spotkanie na żywo z serii Letniej Akademii Lean. Serii, w której przybliżyć chcę Wam, na czym polega Lean, jak powinno się do niego podchodzić. Do tej serii spotkań zaproszę kilku naprawdę wybitnych specjalistów, ekspertów, powiedziałbym więcej, wizjonerów odnośnie zarządzania i zarządzania jakością również. Bo moim zdaniem to wszystko jest powiązane, a podejście odpowiednie do Linu i zrozumienie Linu pozwoli Wam na pewno rozwinąć karierę, zrobić karierę przede wszystkim i zrozumieć, po co ten Lin się stosuje, jak go stosować dobrze. Poczekamy jeszcze kilka minut, zanim się zbierze większa grupa. Jak wiecie, nadajemy dzisiaj na YouTubie i na Facebooku. Możecie napisać na wstępie, skąd jesteście, jak dowiedzieliście się o dzisiejszym webinarze, o całej serii. I oczywiście też, jaki jest cel Waszej wizyty, czego chcecie się specjalnie dowiedzieć. Ja dzisiaj będę miał naprawdę dużą przyjemność rozmawiać z człowiekiem, którego powiem wprost podziwiam, z wizjonerem Lean, który stworzył potężną firmę, która zajmuje się transformacjami Lean, ale w troszkę inny sposób niż robią to firmy standardowo. Bardzo mi się podoba to podejście do ciągłego właśnie doskonalenia, do angażowania ludzi, a nie tylko do podchodzenia do narzędzi, do stosowania tych standardowych elementów Leanu. Moim gościem dzisiaj będzie człowiek, który jest współtwórcą między innymi aplikacji Sherlock Waste, współtwórcą, właścicielem firmy Lean Passion oraz ostatnio dużej aplikacji edukacyjnej Linowatika. Za chwilę go przywitacie. Radek Drzewiecki z Lean Passion. Cześć. Cześć Radku, witam cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie na spotkanie. To ja dziękuję, to jest dla mnie zaszczyt i witam was wszystkich serdecznie. Fajnie, że poświęcacie czas o godzinie 20 na to, żeby porozmawiać o Lean, który jest moją pasją, tak jak Artur powiedział już. Zdecydowanie dziękujemy za wasze zaufanie i to, że poświęcacie dla nas czas dzisiaj o 20. Dzisiaj porozmawiamy o Lean Thinking, bo dla mnie jest to taka podstawa tego, żeby zrozumieć, na czym polega Lean i jak do tego Leanu podejść. Więc ja zapytam się Radku wprost, jak ty rozumiesz Lean Thinking? Co ty sądzisz o Lean Thinking? Znaczy, fajnie, że używasz słowa, że to jest myślenie, bo to jest bardziej mentalność, podejście. Ja używam skróconego słowa Lean i może na początku powiem, jak ja rozumiem Lean od strony technicznej, bo w swojej karierze miałem dość dużo szczęścia i miałem przyjemność uczestniczyć w takich programach rozwojowych Porsche Institute, kiedy jeszcze pracowałem dla drugiej swojej firmy, bo kupili mi taki kurs Lean i Porsche bardzo fajnie podchodzi do Lean, bo podchodzi bardzo prosto, jeśli chodzi o samą metodologię, to jest eliminacja marnotrawstwa, tak? Dla mnie Lean, my sobie stworzyliśmy trochę inną definicję, bo dla mnie to jest identyfikacja, eliminacja marnotrawstwa, bo Porsche, no jak wiecie, też jest książka Lean Thinking, Szczupłe myślenie i tam jest case Porsche opisany. Oni robią to od kilkudziesięciu lat w tej chwili, na pewno ponad 30. No i dla nich mam wrażenie, że ta identyfikacja jest czymś normalnym, dlatego definicja w Porsche Lean jest eliminacja marnotrawstwa. My dodaliśmy słowo identyfikacja, bo to jest Lean najtrudniejsze. I najtrudniejsze jest spowodowanie takich warunków, i to jest bardzo ważne, żeby ludzie sami z siebie podnieśli rękę, kiedy widzą problem. I dla mnie to jest Lean. Bo tak jak powiedziałeś wcześniej, tutaj nikogo nie chcę krytykować, to nie chodzi o to, że my jesteśmy jakąś najlepszą firmą. Mamy swoje podejście i w nie wierzymy, bo założyłem tę firmę 15 lat temu i wiem, co działa, co nie działa. I ja nie wierzę we wdrożenia, nie wierzę w przychodzenie i mówienie ludziom, jak mają pracować, bo ludzie nie są głupi, szybko się połapią. I dla mnie filozofia Lean Thinking to jest przede wszystkim szacunek do ludzi, do ich mądrości, do ich zaangażowania. Ja w ogóle uważam, że wszyscy mają dobre intencje, a jak nie wszyscy, to 99,9%. Ani ludzie nie chcą pracować głupio, ani nie chcą być pomijani w jakichś inicjatywach, zaangażowaniu, ani zarządy nie chcą źle zarządzać, nie? Tylko ludzie chcą robić rzeczy dobre, ale niekoniecznie wiedzą jak. Ale już tak skracając. Jeśli chodzi, jak ktoś się mnie pyta, jak ja rozumiem Lean, to mówię, to jest identyfikacja, eliminacja marnotrawstwa. Natomiast gdybyś zapytał, jak rozumiem kulturę Lean, czy też strategię Lean, którą my sobie stworzyliśmy w oparciu o 5 krokach, to dla mnie to jest zaangażowanie wszystkich pracowników w wygrywanie. Ja wiem, że to brzmi pompatycznie, ale dla mnie definicja, firma z samej definicji powinna angażować wszystkie swoje zasoby do tego, żeby wygrywać. I
I błędem jest to, że ty przychodzisz i mówisz do pracowników, będziemy robić lean. No to oni ci nie powiedzą. Ja wiem, część osób, która mnie już gdzieś słyszała, to zdaję sobie z tego sprawę, że ja zawsze mówię tak, jak nie robić leana, nie? Jak nie robić leana? To przychodzisz do firmy i mówisz tak, dzień dobry, będziemy robić lean. To co ci powiedzą pracownicy? Ura, gdzie byłeś całe moje życie? Nie, on powie, zmień dealera, albo bierz połowę, albo może ci przejdzie, nie? I teraz chodzi o szacunek. Dla mnie szacunek to nie jest tylko to, że ty się przychodzisz, uśmiechasz, traktujesz ludzi tak, jakbyś chciał być traktowany, tylko szanujesz to, co robią i nie starasz się zmienić ich pracy na siłę, tylko pytasz się ich, jaki mają problem. Okej? Więc nie wiem, czy to tak przy długim mojej wypowiedzi powiedziałem, ale lean to identyfikacja, eliminacja marnotrawstwa, cała zabawa zaczyna się, kiedy masz zaangażować swoją firmę do tego, czy też pracowników, nie? Bo łatwo ci to się robi u kogoś, ale dla mnie taki, skąd wiesz, że jesteś lean, to że ludzie sami z siebie podnoszą rękę, kiedy widzą problem. I to wcale nie chodzi o pomysły, chodzi o problem. Problem jest dla mnie esencją lean, nie? Zauważenie problemu, bo to świadczy o twoim zaangażowaniu. Fajnie to ująłeś, tak mówiąc kolokwialnie nieco, ponieważ kurczę, no firmy niektóre chcą wprowadzać lean i przychodzi ten ktoś z zarządu, przychodzi jakiś dyrektor i mówi właśnie, że robimy lean i to też, no może ma dobre intencje, nie, może chce eliminować marnotrawstwo, ale nie dyrektorzy powinni dostrzegać marnotrawstwo moim zdaniem na początku, tylko właśnie ci ludzie, którzy pracują przy danym procesie, przy danej operacji, oni widzą najwięcej, nie? No tak, tylko że ja też popełniłem pewną książkę Strategia Lean. I my pracując 15 lat, pracowaliśmy już dla ponad 450 firm. Nie chodzi o to, żeby się chwalić, bo popełniliśmy tysiące błędów, nie setki, tylko tysiące. Ale wiesz, w Polsce i wydaje się, że też w Europie konsultanci linowcy w firmach, nic przeciwko wam, jeśli są tacy ludzie dzisiaj tutaj, są uczeni zmieniania innym metod pracy. Czyli idziesz i mówisz, zrobisz 5S, METI, PM, pokajołkę i tak dalej. Ci ludzie mówią, Jezu, ile tych Japońców. I ja też tak pracowałem. Ja przychodziłem do firmy, myślałem, że moja rola to jest znaleźć, co robią źle. I wiesz, i te firmy za to płaciły, one były zadowolone, że ja znalazłem, że paleta wystaje 5 mm na drogę transportową, nie? W ogóle nie o to chodzi, to nie są takie problemy. Dzisiaj nie jest problemem tym, że ludzie nie widzą marnotrawstwa. Marnotrawstwa jest tyle w firmach, że szok. Dzisiaj problemem jest to, że ludzie nie chcą uczestniczyć w firmie. Nie, nawet nie chodzi o jej doskonalenie. I teraz, wiesz, 14% ludzi w Polsce odczuwa satysfakcję z pracy według badań Gallupa. My też satysfakcję robimy w swoich badaniach, na badaniach NPS-owych i NPS jest -23, co jest wynikiem dramatycznym, tak, gdzie bankowość w Polsce ma NPS 1, to wystarczy porównać, kliencka, bo tu mówimy o pracowniczych i ty przychodzisz do ludzi, którzy marzą w poniedziałek o tym, żeby wyjść z tej roboty, nie? I ty przychodzisz, wiecie co, jeszcze chciałbym, żebyście usprawniali firmę, a on mówi tak, mało mi płaci, w ogóle nie jestem przywiązany do tej firmy, ja tak specjalnie koloryzuję, dlaczego ja mam doskonalić, okej? I moim zdaniem samo doskonalenie jest przerysowane. Dlaczego? Najlepiej, jak się mnie pytają, od czego zacząć z lean, no żeby już nie budować takiego, wiesz, sensu istnienia, poczucia przynależności, bo to jest coś, co trzeba zrobić, zaległości, żeby ludzie chcieli to robić, to w mojej ocenie trzeba zacząć od zrozumienia, co wkurza ludzi. Wybaczcie kolokwializm, ale ludzie, wspominałeś tutaj Sherlocka, nie? Ludzie, my w Sherlocku zrobiliśmy taki bajer, przepraszam, że nie pytamy ludzi o to, żeby dali pomysły, nie pytamy o kajzeny, broń Boże, nie? Dlaczego po polsku by nie mówić, tylko mówimy, co was kurza pracy. I on jest wysyp po prostu. I im więcej rozwiązujesz tych problemów, które ich frustrują, tym bardziej te problemy zaczynają mieć perspektywę firmy, a nie ich. Nie wiem, czy wiesz, co ja chcę przez to rozumieć. Na przykład na początku ludzie mówią, kawa niedobra, wody nie ma pod prysznicem, a później jak już zaufają tobie, że ich nie ochrzanisz za to, że będą mogli mówić o rzeczach, które im przeszkadzają w firmie, to zaczynają mówić rzeczy, które dla firmy są dobre. Nie? Także tak naprawdę jeszcze wracając do tej pierwszej rzeczy, lean to ludzie, szacunek dla ludzi oznacza, że ja zawsze mówię, idziesz do gęba, wiemy, tak, co to jest gęba, to jesteś gościem, nie gospodarzem. To znaczy, że jak idziesz w gości do twoich znajomych, to ściągasz buty, starasz się ich nie urazić, nie? Dziękuję za zaproszenie i ty się stosujesz do reguł, które tam istnieją, a nie, że ty jako konsultant wchodzisz, mówisz, wiesz, czerwony dywan, bo ja przyjechałem, bo jestem wielkim konsultantem, ja sam tak kiedyś pracowałem, nie? Mówię, wiesz, kurde, nie wykazali zainteresowania moją wiedzą, nie? Wiesz, o co chodzi. I chodzi o to, to jest taka esencja moim zdaniem, szacunek objawia się tym, że ty nie przechodzisz z nastawieniem, żeby zmieniać, ale żeby zrozumieć, okej? I jesteś gościem, nie gospodarzem, to jest podstawa dla mnie.
ważne słowa, żeby skupić się właśnie na ludziach i na zapewnieniu tych ich najważniejszych potrzeb na początku, zbudować trochę tego zaufania. Później można przejść do narzędzi, do projektów, do strategii. Jakbyś mógł wyjaśnić tak w kilku słowach, bo mamy też sporo młodych osób, mi się wydaje, tutaj na tym naszym spotkaniu, czym się różni strategia, czym się różni filozofia, czym się różnią narzędzia, projekty, jak ty do tego podchodzisz? No dobra, więc ja nie jestem takim stricte książkowym linowcem, bo ja nie lubię narzędzi, nie? Oczywiście wiesz, no znam się tam trochę się znam na 5S, ale nie, że tak powiem, nie kozaczę tutaj, bo z 5 lat nie robiłem niczego związanego z narzędziami, a naprawdę. I też mam takie powiedzenie, znajdź marnotrawstwo, narzędzia dostajesz w prezencie. Jeśli robisz tablicę cieni, to nie dlatego, żeby mieć 5S, tylko żeby ludzie nie szukali narzędzi. Okay? To jest ten zdrowy rozsądek, nie? I dla mnie, tak jak powiedziałem, jest lean, który jest identyfikacją, eliminacją marnotrawstwa. Później drugi taki poziom, jak ja mówię, to jest narzędzia i projekty. I to jest weź narzędzia, o których przeczytałeś w książce, które działają w automotywie, gdzie jeszcze, na pewno one się przydadzą twojemu klientowi albo twoim pracownikom. No i to jest coś, co ja mam alergię na tym punkcie, dlatego że to jest brak szacunku dla ludzi. Trzeci poziom, czyli mamy lean, mamy narzędzia lean i te narzędzia lean, one są po prostu z partyzanta wybierane i na pewno się wam przydadzą, nie? Czyli wiesz, kiedyś jeszcze było takie golden line popularne, teraz pewnie też jeszcze trochę jest, no ale wszyscy się przerzuciliśmy na LinkedIn. Ja pamiętam taką sytuację, jak jedna z dziewczyn zadała takie pytanie, ludzie ratujcie, zobacz, ktoś jej kazał lean robić w biurze. Ona mówi, ludzie ratujcie, kazali mi robić lean w biurze, od czego zacząć? No to jak myślisz, co wszyscy jej odpowiadali? No pierwsze 5S. Ona mówi, Jezu, dziękuję, dziękuję. A ja zadałem takie pytanie, bo się w końcu zdenerwowałem, skąd wiecie, że już tego nie ma? Więc wiesz, podstawą jest zrozumienie problemu, podstawą jest zrozumienie, jak to Bale kiedyś powiedział, niech twój problem stanie się ich problemem. Zobacz, twój problem jest, że ty chcesz zmienić, a ich problem jest, że za mało zarabiają i chcą wyjść do domu. I najpierw trzeba zrozumieć, jak zbudować poczucie przynależności do organizacji. To jest trudne, dlatego ludzie po to nie sięgają. Wiesz, łatwiej jest przyjść i skrócić przezbrojenie, czas przezbrojenia, nie? Jesteś bohaterem, ale jak się odwrócisz, to ci ludzie wracają do starych nawyków. Więc narzędzia i projekty nie za bardzo działają, one działają w zrywie i większość tych projektów, która jest pokazywana na konferencjach, tutaj nikogo nie oceniam, absolutnie, szanuję ludzi, którzy to robią i to jest ich sposób, proszę bardzo, ale to są projekty pilotażowe, gdzie wykorzystałeś to, że jesteśmy narodem zrywów i spowodowałeś, że ludzie zabrali się za to, żeby coś poprawić. Natomiast przyjeżdżasz za 3 miesiące, nawyki, to nie jest utrzymane. I moim zdaniem różnica między stawaniem się lin, a wdrażaniem lin jest taka, że jak się stajesz lin, no nie musisz pilnować. Prawda? Czyli mamy lean, to jest identyfikacja, eliminacja marnotrawstwa, mamy narzędzia i projekty lean, to jest w tej części szerokości, długości geograficznej mówienie ludziom, jak mają pracować, bo wiesz lepiej i to jest ambiwalentne dla mnie i to jest straszne. Trzecia to jest kultura lean, kiedy ty potrafisz udowodnić, że masz większość osób w firmie zaangażowanych w ciągłe doskonalenie, tak? Przy czym dla mnie ciągłe doskonalenie nie oznacza poprawę, ale oznacza rozwiązywanie problemów. Bo doskonale mamy źródło w problemie, który zrozumiałeś, który opisałeś, masz FPR-a, nie? Fakty, przyczyny, rozwiązania. Mhm. A strategia Lean to jest coś, co my sobie wymyśliliśmy i my to robimy w 5 krokach, to jest doprowadzenie do sytuacji, że ty potrafisz udowodnić, że Lean daje ci ponadprzeciętne wyniki w twojej firmy, nie? Czyli masz, to brzmi dziwnie, ja wiem, ale ja w to bardzo wierzę, zaangażowanie wszystkich pracowników w wygrywanie. To znaczy, że ja doprowadziłem takiej sytuacji. Wiesz, co jest ciekawe? Że ja nazywam taką pracę pracą normalną. To znaczy, że pracownik chętnie przychodzi w poniedziałek do roboty, nie boi się, nie? To znaczy, że pracownik rozumie swoją rolę w firmie. To jest normalne, nie? Znaczy, to jest takie normalne, że jest nienormalne. Tak to powinno wyglądać. Dokładnie. I teraz pracownik rozumie swoją rolę w firmie, pracownik rozumie, jaka jest misja firmy, wizja, czy też wartości. Nieważne, czy to się tak nazywa, ale rozumie dlaczego. Chętnie w tym uczestniczy, nie? I wiesz, my do tej strategii Lean nazwaliśmy sobie 5 patologii biznesowych i dopóki one są w firmach, ja nie wierzę w jakiekolwiek zaangażowanie pracowników w sposób trwały, ponieważ masz takie destrukcyjne rzeczy w firmie jak, zobacz, 95% menedżerów nie rozumie misji w firmie. To jest niewiarygodne. To nie jest ich wina, żeby było jasne, bo te misje są manifestami, są przesadzone. Dla mnie misja powinna być jednym zdaniem, nie? Dwa, tak jak powiedziałem, 85% ludzi nie lubi pracy. Nie lubi, po prostu przychodzi, nie lubi, nie? Dlatego, że nie masz związanego ich z sensem istnienia i masz relację transakcyjną, a ludzie zazwyczaj za mało zarabiają. Ja jeszcze nigdy nie spotkałem nikogo, kto dobrze zarabia. Trzy. 80% procesów nigdy nie zostało zmierzonych i ludzie wymieniają się opiniami.
Czyli ktoś coś powiedział, tamten powiedział, silosy, departamenty się kłócą. I cztery to jest hit. Liderzy, brygadziści, kierownicy, jeśli tacy goście są dzisiaj z nami, to nie jest wasza wina absolutnie, improwizują w pracy. Na pytanie, jak motywujesz ludzi, 90% ludzi mi odpowiada, wiesz jak? Nie. Normalnie. I to nie jest ich wina, bo został ktoś awansowany na brygadzistę, na kierownika i ja zadaję takie pytanie, jak motywujesz ludzi? On mówi normalnie, a ja mówię, a ty do kolegi, on mówi, ja też normalnie. I jak zaczynasz wchodzić w szczegóły, okazuje się, że oni improwizują. Ale nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że wstydź się, boją się przyznać, że nie umieją tego robić, ponieważ naokoło słyszymy, że wszyscy są super w leadershipie. Wiesz, o co chodzi, nie? Tymczasem ludzie nie potrafią dać feedbacku. Znowu, to nie jest ich wina. Ludzie nie potrafią dobrze zrobić board meetingu. Znowu, to nie jest ich wina. No bo kto ich uczył? Wiesz, a najlepsze jest to, że ten menedżer, który go powołał na tego lidera, on myśli, że on myśli tak jak on. A ludzie, a ja mówię, chcesz być fajnym liderem? Podnieś rękę, że nie umiesz. Powiedz, ja tego nie umiem, nie znam się na tym, naucz mnie, nie? No i piąta patologia biznesowa, to jest w ogóle patologiczne, jeśli chodzi o podejście do lean w Polsce, to że doskonalenie przeszkadza biznesowi. Czyli nie wiem, czy kiedykolwiek nasi widzowie, czy ty spotkałeś się z sytuacją, że w firmie był lean team? Spotkałem się. No, to jak masz w firmie lean team, kto to jest odpowiedzialny za doskonalenie? No lean team, a nie każdy pracownik, nie, nie każdy właściciel pracownik. A za biznes są odpowiedzialni reszta, nie? Więc ja miałem takie sytuacje w swoich poprzednich firmach, że jak byłem szefem lean teamu, to przychodzę do mojego kolegi i mówię, słuchaj, zróbmy się u ciebie doskonalenie, bo mam cel, zobaczcie jaki głupi cel, mam cel na 70 pomysłów na tydzień wdrożonych, co nie? A on mówi, nie mam pilną, zobaczcie co on powiedział, on mówi, dzisiaj mam pilną przesyłkę, idź poprzeszkadzaj gdzie indziej. On mówi, na magazynie dzisiaj nie mają co robić, więc my tak durnie podchodzimy do tego lean, jeszcze raz powtarzam, ja nikogo nie oceniam, nie krytykuję, ale tak durnie, tak bez zdrowego rozsądku, bez tego, co ci Japończycy sobie wymyślili w takiej fajnej właśnie filozofii, bez szacunku do ludzi, czyli wiesz, bierzemy narzędzia, szkolimy ludzi, uruchamiamy projekt, dedykujemy zespół leanowy i jeszcze każemy ludziom szybciej pracować, mówimy, jesteśmy lean, robimy slajdy przed, po i wiesz. To nie o to chodzi w ogóle, to nie o to chodzi. Dla mnie lean to nie wdrożenia, nie szkolenia, nie projekty, nie dedykowany zespół i nie szybsza praca. Dla mnie lean to jest zrozum problem, idź do gęba, okaż szacunek, zrozum problem, zadawaj pytania, nie oceniaj, wyciągnij wnioski, zaangażuj się, zastanów się jak zaangażować ludzi w twoją perspektywę, czy tam w perspektywę firmy. Nie? Mam nadzieję, że nie zamotałem tego, ale reasumując, lean jest banalny, bo polega na identyfikacji, eliminacji marnotrawstwa. Niestety większość ludzi opiera transformację lean na wdrażaniu narzędzi i projektów, co nie tylko zachęca ludzi, ale zniechęca. Kultura lean jest czymś fajnym, że ty poprzez zadawanie pytań, poprzez angażujące przywództwo powoduje, że większość ludzi w firmie rozwiązuje problemy. Strategia lean to potrafisz udowodnić, że zaangażowanie ludzi w eliminację marnotrawstwa buduje twoją przewagę konkurencyjną na liczbach. Okay? Tak mniej więcej to wygląda. Wiesz co, jak mówiłeś o tych patologiach, to mi się naprawdę obrazy w głowie pojawiały też z opowiadań kolegów z różnych firm, też w niektórych takich pracowałem, gdzie te patologie występowały i myślę, że to jest powszechne u nas. Niestety cały czas przemyślę, że nie bazujemy na tych fundamentach, nie chcemy zmian takich fundamentalnych, zmienić myślenie, wdrożyć to lean thinking, dlatego pierwsze dzisiaj spotkanie z tej serii mówi o lean thinking, tylko zrobić cel, zrobić te 70 właśnie sugestii, jakieś coś tam usprawnić, ale to też mi się wydaje, wynika z tego, że te osoby odpowiedzialne za ten lean, one też nie czują tej misji, nie mają takiego, wiesz, nastawienia, że robią coś dobrego, tylko też przychodzą zrobić jakiś cel, bo im kazano i idą z tym dalej. Tak jak cię słuchałem też, to zastanawiam się, czy można wdrożyć zmianę taką leanową w jednym jakimś procesie w firmie, że ktoś sobie wymyśli, że chce zmienić jakiś tam proces pakowania, dzisiaj chce tam wdrożyć lean, albo chce malowania proszkowego usprawnić dzisiaj za pomocą lean management, lean manufacturing. Wiesz co, nieważne jest jak to nazywasz, czy to jest Kaizen, Lean, Agile, dla mnie to wszystko opiera się na cyklu PDCA, czyli na zamianie hipotezy w tezę. I tak naprawdę najważniejszym, bo ludzie mnie się pytają, od czego zacząć. Ja mogę powiedzieć, od czego zacząć eksperymenty. Od sprowokowania ludzi do zobaczenia problemu. Tak, bo jak pytasz ludzi, jaki jest problem, bo wiesz, my od 10 lat prowadzimy studia na Akademii Lean Lidera w USB Chorzów i tam przychodzą ludzie, którzy po prostu mogliby mnie edukować ze SMET, TPM i tak dalej. Ja mówię, a jak wy podłączacie ludzi do tego? I tu jest koniec dyskusji. I to znowu, to nie jest ich wina. I
Wiesz co, ja przede wszystkim będę walczył ze słowem, to nie jest, Artur, wycieczka do ciebie absolutnie, ale ja mam alergię na słowo wdrażać. Bo wdrażać oznacza, że ja chcę ci coś zmienić. I moim zdaniem, linowcy, ja miałem tyle szczęścia w swoim życiu, że poznałem Klausa Petersena, mojego nauczyciela, który mi pokazał, to w ogóle nie o to chodzi. To ty chodzi o to, że ty masz być gęba, non-stop masz być gęba, masz rozumieć proces. I teraz, czy można to zrobić na pojedynczym procesie? Oczywiście, że tak, trzeba wykorzystać sytuację, że ktoś chce. Tak? Natomiast pytanie, co zrobić, żeby pracownicy chcieli to zrobić. Ja nigdy nie spotkałem, rzadko kiedy, raz spotkałem gościa, który mnie złapał za koszulę, jak się go zapytałem, szefa związków zawodowych, bardzo fajny gościu, jak się go zapytałem, jak motywuje ludzi na co dzień, no i on powiedział oczywiście normalnie, a ja mówię, a co to znaczy, i on się zdenerwował i mnie złapał za koszulę, dlatego że bał się, że wyjdzie, że nie wie, rozumiesz? Mhm. Ale chodzi o to, żebyś ty się nie skupiał na zadaniu, tylko na doprowadzeniu do pewnej sytuacji, więc ja pracuję na warunkach docelowych, które przeczytałem kiedyś Toyota Kata, ale zamieniłem sobie z procesu na środowisko pracy. Mnie interesuje kultura. Mhm. Więc dla mnie warunkiem docelowym jest, jak zaangażować ludzi w to, żeby chcieli gadać o problemach. Moim zdaniem musi sobie ułatwić pracę, nie ma dla mnie lepszej metody niż zarządzanie wizualne. Tylko znowu nie chcę iść na skróty. Jeżeli ty wyjdziesz z pomysłem, wejdziesz w tablicę do board meetingu pod pacha i powiesz ludziom, od dzisiaj będziemy robić board meetingi, to będzie twój pomysł. To chcę cały czas przekazać. Cała zabawa zaczyna się w momencie, kiedy ty masz doprowadzić do sytuacji, że ludzie cię poproszą, żeby robić board meetingi. I uwierz mi, że to jest możliwe. Ale to jest kwestia cierpliwości, to jest kwestia tego szacunku, nie uda ci się raz. Nie staraj się ludzi przekonywać, to jest straszne. W ogóle ja nie chcę tutaj żadnych seksistowskich żartów, ale to jest tak jak na siłę kobieta albo mężczyzna chce kogoś poderwać, to nigdy nie wychodzi. Bo ty non-stop chcesz przekonywać. Mnie interesuje, ja bym nie pytał ludzi o to, co chcą zmienić, tylko jak się czują w pracy. Co im przeszkadza dzisiaj, nie? Ale jest też taka sztuczka, jak doprowadzisz do momentu, że ludzie będą chcieli się nagrać na wideo, ja nie przesadzam, nie ty ich nagrywasz, tylko dajesz im kamerę i wiesz, wygląda to mniej więcej tak, że gadasz z nimi i mówisz tak, słuchajcie, czy jest coś w firmie, co wam przeszkadza w waszej pracy, zostaw słowo proces, ludzie tego nie rozumieją. Jest coś, co was kurza, w zależności od tego, gdzie jesteś, wiesz, jak jestem na produkcji, pozwalam sobie na kolokwializmy, jak jestem w banku, to nie. Oni mówią tak. Ja mówię, co? No i wiesz, Sherlock nam pomaga, bo tam zgłaszają. Mówię, już na skróty powiem, bo nie chcę też was zagadać mocno, ale ja staram się doprowadzić do sytuacji, żeby ludzie stanęli obok i nie ma lepszej rzeczy jak kamera wideo. I teraz dajesz im kamerę wideo, mi się nigdy nie zdarzyło, żeby oni nie chcieli się nagrać, pod warunkiem, że ich nie nagrywam za słupa, wiesz, schowany, tylko mówię, weźcie sobie, nagrajcie tę swoją pracę i oglądnijcie sobie beze mnie, obejrzyjcie sobie, czego się nauczyliście. I ludzie zaczynają się z siebie śmiać. Okay? I mówi, Jezu Janek, ty maratończyk jesteś, ja tu wyliczyłem, że 4 kilometry chodzisz po narzędzia, tak było w locie, na przykład my w locie pracowaliśmy trochę, nie? I to nie chodzi o to, że oni mają się z siebie śmiać i nabijać, to pytasz się ich, a co byście zmienili? I oni mówią, ja bym zmienił to, to wygląda jak miesiąc miodowy, ale najtrudniejsze jest doprowadzenie do sytuacji, żeby oni na tyle ci zaufali, a zaufają ci, kiedy nie będziesz chciał im zmienić, tylko kiedy będziesz chciał doprowadzić do sytuacji, że oni będą chcieli pogadać o rzeczach, które ich frustrują. Okej? Okay? Ja notabene pamiętam swój pierwszy styczność z Lean, kiedy zostałem przez przypadek Lean liderem w firmie motoryzacyjnej, naprawdę przez przypadek. I z kumplem tak siedzimy na piwie i mówimy, ty, a jak my będziemy tego lina robić? On mówi, no wiesz, to będziemy wdrażać tu, ten, linię odmalujemy. No i z nudów poszliśmy na linię produkcyjną i pani tak się patrzy i mówi tak, ty młody, co się tak patrzysz? Nie widzisz, że mi świeci na stanowisko pracy? No to my tam tekturą przykryliśmy jej, wiesz. I ci ludzie zaczęli nam ufać, ponieważ pomagaliśmy im rozwiązywać problemy. I to jest cała zabawa. Jest jedna dobra wiadomość w tym wszystkim. Ludzie chcą. Liderzy chcą, brygadziści chcą. Tylko trzeba doprowadzić do sytuacji, żeby mówienie o problemach i o własnych dysfunkcjach nie powodowało wstydu i strachu przed oceną. Czyli wiesz, jeżeli ci się wydaje, że jest rzecz, która tobie przychodzi prosto, ale innym osobom nie oceniaj ich, bo oni mogą być lepsi w czymś innym, nie? Tak naprawdę jest jeszcze jedna rzecz, ja w to wierzę, może jestem zbyt wiesz, łatwowierny, ludzie wyczuwają intencje. Mhm. Jeżeli ty przychodzisz zmienić im miejsce pracy, bo ci kazali, no to jest, wiesz, taki bullshit management trochę, nie? Ale jeżeli ty przychodzisz z intencją zaangażowania ich w rozwiązywanie problemów, które przeszkadzają i im, i firmie, tak? To oni to wyczuwają. Ja nie mam problemu z ludźmi raczej. Ostatnio zapytałem gościa, rok temu zapytałem gościa,
fajnego pracownika w firmie logistycznej, co cię najbardziej wkurza w pracy? On mówi ty. Ja mówię, ja? On mówi, no bo gadasz jakieś głupoty, przeszkadzasz, że my mamy wysyłkę do zrobienia. Ja mówię, dobra, dzięki za otwartość, o takie rzeczy chodziło. I wiesz, i ci ludzie, jak nie zareagowałeś negatywnie, że co, ty jesteś wielki konsultant, przyjechał do firmy, wiesz, i gości ma tak prawo ci powiedzieć, zapytałeś, powiedział, no jest okej, nie? No, także... Także, ale wracając do twojego pytania, czy można usprawiać pojedyncze rzeczy? Nikt ci nie da na samym początku robić całej firmy. My dwa razy dostaliśmy takie zlecenie, że firma chciała od razu zrobić. Liderzy dzielą się też, wiesz, na trzy rodzaje według Maxwella. Ci, co trzymają kciuki, żeby ich w tym roku nie zwolnili, to jest pierwsza grupa. Druga grupa przygląda się, co inni robią i jak wychodzi, to się przyłącza. A trzecia bierze sprawy w swoje ręce. I w każdej firmie są trzy kategorie liderów. To znajdź tego trzeciego i z nim zacznij, bo z nim będzie najłatwiej, bo on chce. Okay? I cała ta zmiana wcale nie zależy, to nie ludzie mają opór, to brygadziści, kierownicy mają opór, dlatego że się boi, że wyjdzie, że źle zarządzają. No wiesz, więc stwórz im taki komfort pracy, powiedz im, słuchaj, nikt nie zarządza idealnie, przeszłość się nie liczy, specjalnie robi źle? Nie? I ci ludzie gadają z sobą jak normalnie, z normalnym gościem, a nie z konsultantem, który przyjechał, zjadł wszystkie rozumy i powiedział, dzień dobry, ja wam dzisiaj będę tutaj wdrażał 5S. To idź na siłownię taką osiedlową i tak powiedz. Strasznie sobie fajne spójne z tym, co wiesz, co ja przeczytałem w książkach, czego się uczyłem o linie i tam chciałem już wdrać. Po części mi się udało w niektórych miejscach, gdzie pracowałem, gdzie wiesz, gdzie słuchałem tych ludzi, poprawiałem ich problemy, angażowałem ich jakoś do tego, bo wtedy to zaczyna się kręcić i później ci powstaje taki trochę samograj. Ale powiedz mi, kurczę, pierwsza rzecz, nie? Myślę o tym. Bo dużo ludzi wróci jutro do pracy i zdarzy się z taką kulturą, że przyjdzie dyrektor, prezes i powie, masz wdrożyć to, to i to i to do jutra. Pierwsza rzecz, z czego wynika takie podejście i myślenie? I dwa, jak to zmienić? Czy jest jakaś szansa, żeby to, czy we wszystkich firmach można prowadzić lean thinking takie, żeby angażować ludzi od dołu, zburzyć ten taki no, trochę agresywny leadership, wiesz, od góry, gdzie ktoś wie lepiej, co potrzebuje gość przy pakowaniu, kto siedzi, wiesz, na samej górze, że ten gość wie lepiej, jakie narzędzia są potrzebne przy montowaniu jakichś tam śrub. Tego to nie wiem, bo to jest sprawa indywidualna. Najczęściej, no nie chciałbym tutaj znowu nikogo urazić, ale ja staram się zrozumieć perspektywę. Wiesz, bardzo ważna w pracy osoby odpowiedzialnej za linię jest empatia. Bo zobacz, ten prezes, który mówi do ciebie, żebyś coś wdrożył, on nie ma złych intencji, on nie chce źle. Nie? I tutaj wiadomość nie jest dobra, bo praca nad zarządem nie jest taka szybka. Ja najwięcej pracuję z zarządami, natomiast podchodzę do tych ludzi. Dzisiaj mieliśmy na naszym webinarze prezesa M-Leasing. Ja zadałem mu takie pytanie. Jeśli ktoś przyszedłby do ciebie i powiedział, że ma pomysł na to, jak podłączyć ludzi do misji, wizji i tak dalej, to co, wygoniłbyś? A on mówi, no wysłuchałbym. Bo wiesz, każdy, to jest marzenie każdego z członka zarządu, żeby ludzie żyli firmą, nie? Natomiast ci prezesi, którzy przychodzą narzucać zmiany, ci menedżerowie, no ja bym ich próbował edukować, nie? Ja bym próbował im powiedzieć, że to tak nie działa. Mówiąc do ludzi wprost, nie? Ja nie chciałbym, żeby ktoś jutro stracił pracę z mojego powodu, wiesz, ale nie bójcie się mówić wprost. No, ja dwa razy spotkałem takie zarządy, gdzie ludzie mieli takie ego i wiesz, po prostu takie, no, że przepraszam, słomę w butach, że ja nie chciałem z nimi pracować, ale przede wszystkim ci ludzie nie lubią klakierów, nie lubią potakiwania, więc ja mówię, a dlaczego mamy tym ludziom narzucać, że mają tak pracować? Może powinniśmy zrozumieć, jak mają pracować, nie? I wiesz, co to działa? Oczywiście mi jest łatwiej, bo jestem z zewnątrz, ale to działa, ale wiesz, ale ja też uczę, na przykład mamy teraz taki kurs Lean Leadership i tam pokazujemy bardzo dokładnie w guidebooku, jak wywołać potrzebę, nie? I wiesz, trzeba się to, czego ja się nauczyłem przez całe lata, to zadawać pytania. Czyli ty nie idziesz do tego menedżera i mówisz mu, no nie jest sztuką to, że my mamy wdrażać, tylko pytasz się go, jakie ma wyzwania biznesowe, to jest pierwsze pytanie. A nie pytasz go, dlaczego ty chcesz zmienić, bo to jest konfrontacja. I w konfrontacji zawsze przegrasz, jeśli ktoś jest wyżej od ciebie w hierarchii. Więc ty próbuj zrozumieć jego problem, spróbuj zrozumieć jego sytuację, zadaj mu pytanie, jakie mamy teraz wyzwania biznesowe, jakie ograniczenia, jaki on miałby pomysł, żeby zaangażować ludzi w ciągłe doskonalenie, nie? Co zrobić, żeby nie pilnować linii w organizacji. Ja tutaj na tej krótkiej dyskusji nie jestem w stanie, natomiast wiesz, ja jestem dość
widoczny w mediach społecznościowych. Jeżeli macie takie indywidualne pytania, ja uwielbiam takie dyskusje, to zapraszam na LinkedIna, dzwońcie, możemy pogadać o pojedynczych sytuacjach, bo nie lubię dawać rad, że na przykład przychodzi prezes i mówi mi, jak mam pracować. To ja chcę wiedzieć, jakie on ma wyzwania, z czym on może mieć kłopot, może wam sprzedaż spadła, może COVID, wiecie, może stres i tak dalej, i tak dalej. No tutaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi na temat tego, jak nagle zmienić podejście z wdrażania na stawanie się lean. Natomiast, chyba mam odpowiedź. Nie ma lepszej metody, jak sprowokowanie tego menedżera, żeby pójść do gęba i poobserwować. Okay. Jak ktoś mówi coś zmienić i tak dalej, to mówisz tak, wiesz co, ja mam taką propozycję, zróbmy sobie taki eksperyment, a pójdźmy poobserwować pół godziny tych ludzi i spiszmy sobie razem, jakie ja problemy zauważyłem, jakie ty, a później to sobie porównajmy. Ciekawe, o ile menedżerów zgłosiłoby się na taki eksperyment. Mm-hmm. Mi się zgadza większość. No, dobra. To teraz mi wpadło do głowy, jak ja bym zrobił, nie? Tak zupełnie w ciemno rozumiejąc problem. Nie, że jak ktoś mi przyjdzie, może, wiesz, wdrożymy tu dzisiaj 5S, przestawimy maszynę, ja mówię, a wiesz co, a ja mam taką propozycję, wiesz, oglądałem taki film, z Łomakiem czy z kimś tam, bo ja się to wcale na guru nie czuję i wiesz co, oni mówili, że żeby coś zmienić, najpierw trzeba zrozumieć problem, chodź zobaczymy. I tak, wiesz, miałem takiego kolegę, taką metodę zdartej płyty, no chodź. I po pół godzinie ty bierzesz czystą kartkę, podkładkę, on bierze czystą kartkę i nie oceniać, nie zmieniać. To jest to najgorsze w tym lean, że to jest to, że ja muszę coś komuś usprawnić, ja muszę coś komuś zmienić. 99% aktywności w lean jest zrozumieć problem, nie usunąć problem. Nie? No sorry, że tak naokoło rozmawiam, ale to ja nie dam jednej rady, wiesz, zmień prezesa, powiedz mu nie ten, tylko do gęba. Dokładnie, nie o to mi też chodziło, tak szczerze mówiąc, tylko fajnie ująłeś te dwie rzeczy, które wyłapałem. To, żeby zrozumieć drugą stronę, nie zakładać, że ona chce źle, nie zakładać, że ona na siłę wdrażać zmiany, jakieś cele wyznaczać, tylko po prostu... Jak wynika, nie wiesz, jak z żoną i z mężem. Wynika to z czegoś właśnie, wejść trochę później też w jej buty, nie? Jakie ona ma oczekiwania. Prezes nie jest tylko odpowiedzialny za lean. Na jego głowie, czy na jego barkach rozpoczęła masa rzeczy, nie tylko lean, tylko rozwiązanie problemów i podejście do sprawy. Trzeba to wziąć pod uwagę, nie stawiać się negatywnie. Fajnie, że powiedziałeś o tej gębie, żeby pójść tam i to ogarnąć. Ja poproszę też może słuchaczy, którzy tutaj są, żeby zaczęli zadawać pytania, bo też chciałbym kilka pytań zadać może od słuchaczy, od widzów, bo jeszcze powoli będzie... Jedną rzecz doprecyzuję. Jest taka metoda, ja ją nazywam One Step Ahead. To znaczy, że jeżeli ty chcesz coś zmienić w organizacji, to idź najpierw sam, zrozum problem. I teraz, jeżeli chcecie kogoś zabierać do gęba, to najpierw idź ty, poobserwuj godzinę, żebyś zrozumiał problem, a później zastanów się, co masz zrobić, żeby ta osoba zrozumiała ten problem, który ty już zrozumiałeś. Nie? I to się nazywa bycie krok z przodu. Nie? Tak, i też możesz zabłysnąć, nie? Że wiesz więcej. No tego bym nie robił, bo to znowu, zobacz, to wtedy się uruchamia. To ja ci pokażę, jaka jest jedyna moja racja, nie? Wiem, żartuję trochę. No wiem. Wiem, że nie jesteś narzędziowy, ale masz już masę doświadczenia, ty, twoi konsultanci, firma, którą prowadzisz od lat. I zapytam się przekornie trochę, z których narzędzi korzysta się najczęściej, tych linowych? Mhm. Oka. Jako pierwsze, później ewentualnie trochę mózgu, empatii, szacunku do innych ludzi, zrozumienia problemu w pierwszej kolejności, następnie doprowadzenia do sytuacji, że mamy konsensus do problemu, to jest klucz do wszystkiego, masz konsensus do problemu, dlatego ja mówię kamera, dlatego mówię board meetingi i tak dalej. Natomiast tak serio dla mnie jedynym narzędziem takim właściwym, zależy jaką masz sytuację, jeśli chcesz zrozumieć stan obecny, no to mapowanie strumienia wartości, to jest super narzędzie, naprawdę. Pod warunkiem, że nie rysujesz ty sam w sali, a ludzie pracują, nie? Tak, sam zamknięcie w sali. Dla mnie wszystko się opiera na PDCA. Dla mnie tak naprawdę wszyscy powinniśmy płacić, czy wiesz, jakościowcy, tantiemy Demingowi, bo dla mnie cały lean zaczyna się od tego, że ty widzisz problem, starasz się opisać go faktami, danymi, następnie zastanawiasz się, jakie były przyczyny, czy masz FPR, a następnie uruchamiasz eksperymenty, żeby ten problem zrozumieć jeszcze bardziej, a później go wyeliminować. I jedziesz po plan, do, check, tylko my źle rozumiemy, bo powinno być try.
Bo dów na polskie oznacza, tu oznacza spróbuj. I tak naprawdę to całość polega na tym, żebyś jak najwięcej robił eksperymentów. Im częściej sprawdzasz, jak ci idzie, tym częściej możesz podejmować decyzje. To jest bardzo ważne. Ale ja apeluję do tego, żeby przede wszystkim narzędzia, którego używać, to wzroku, umysłu, szacunku do ludzi, być gęba, zrozumieć problem, następnie schować go do kieszeni. Spróbujcie kiedyś iść do gęba, nie oceniać, zrozumieć problem, schować go do kieszeni, następnie wrócić sobie do biura czy gdzieś i zastanowić się, jak doprowadzić do sytuacji, żeby pracownicy, brygadziści, związki, ten prezes, o którym mówiłeś, czy menedżer, zrozumiał ten problem też. Okay? I na pewno wam się uda, bo lin nie jest trudny. Chodzi o to, żeby nie jeździć windą, ale chodzić po schodach. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Także czy to Kanban, Kaizen, SMET, Michigami, Nashami, no ja nie jestem tego zwolennikiem. Chyba, że chcesz ludzi bardzo zniechęcić i taki dać sobie challenge, żeby ich później było trudniej podnieść, to tak. To. Przy czym jeszcze raz ja mówię, nie oceniam innych ludzi. Teraz będzie łatwiej, jesteśmy po COVID-zie, będzie mniej pracy na rynku, więc znowu będzie można mówić ludziom, jak mają pracować i zmuszać ich do tych Japońców wszystkich, ale to nie jest mój cel. Zgadza się. Strasznie się cieszę, że mamy tą rozmowę i że jest to pierwsza rozmowa z tej nowej serii, bo to są dla niektórych rzeczy pewnie takie innowacyjne, powiem wprost, bo mówimy o podstawach, mówisz ty o fundamentach, nie mówisz o tym, żeby wejść, zrobić smeda, żeby zrobić pokajokę, żeby zrobić kanban, tylko żeby właśnie użyć głowy, mózgu, kurczę, oka, zobaczyć, jakie są problemy tego prostego, najprostszego PDCA, o którym Deming tyle się opisał i w zasadzie PDCA postawiło całą japońską gospodarkę na nogi, a my, kurczę, wchodzimy i robimy kanban, robimy supermarket, robimy pool jakiś. Po co? No zacznijmy od tych podstaw i myślę, że będzie fajnie. Ja myślę, że możemy... Bo ktoś kiedyś powiedział, że lean to jest zarządzanie procesami, a to jest prowadzenie ludzi. Bo lean to są ludzie. Dokładnie. Mamy kilka pytań, więc może zacznę z pierwszym pytaniem od Ewy. Jakie metody angażowania, motywowania ludzi według ciebie są najlepsze? Dla mnie dawanie przestrzeni, w ogóle może ja powiem, czym jest dla mnie przywództwo, a właściwie jeden z moich konsultantów, taki super facet, właściwie partner, Artur Waranecki, powiedział kiedyś, że przywództwo to jest umiejętność dawania ram i wolności tam, gdzie trzeba. To znaczy, dla mnie najlepszą metodą angażowania jest powiedzenie ludziom, słuchajcie, to jest nasze dlaczego, bo ja nie lubię słowa misja, nie? To jest nasze dlaczego, to jest nasza wizja, do czego dążymy, to są nasze cele i od tego nie ma odwrotu. A teraz chciałbym się was zapytać, zobacz, to jest przełom, Ewa, przepraszam, jak byście chcieli pracować, żeby to zrealizować? I tego prawie nikt nie robi. Jak ja jadę do takiej firmy, która 20 lat na rynku jest, przepraszam, ludzie mają 20 lat stażu, ja mówię, czy ktoś was kiedyś pytał, na jakich wartościach, zasadach, whatever, jak ludzie nie rozumieją słowa wartości, tylko jak byście chcieli ze sobą pracować na co dzień, żeby wspierać misję? To ci ludzie na mnie patrzą i mówią, tak, chłopie, bo tu jesteśmy od roboty, a nie od tego, żebyśmy definiowali, jak firma powinna wyglądać. Więc dla mnie podstawą zaangażowania jest poczucie przynależności. I to nie chodzi o to, że my, jako lider, jak masz jakiś zespół, to żeby budując poczucie przynależności, to dla mnie jest wzięcie swoich ludzi, 10 czy 20 osób, czy 100, ile masz, zadanie im pytania, po co my to robimy w tym naszym dziale, jeśli nie jest, masz wpływu na wizję, czy tam misję, i zapytanie się ich, dobra, słuchajcie, na jakich zasadach chcemy współpracować, czego nie robić, co robić i tak dalej. I to są twoje ramy, ustalone wspólnie z zespołem, okej? A później po prostu szanujesz ich zdanie, zadajesz im pytania i dla mnie to jest to, co robisz na co dzień z ludźmi. A bycie na co dzień z ludźmi oznacza, że ty nie robisz zrywów, tylko masz konsekwencje w tym, jakim jesteś liderem. Ja mogę też tobie udostępnić, możesz wysłać później do naszych widzów. My robimy takie badania satysfakcji z pracy co roku. Mhm. I tam zadajemy pytania, korelacje, robimy 10 cech, które pracownik oczekuje od lidera. To mogę wam to wysłać, to byście byli zaskoczeni. Nie? Nie ma tam nic o tym, że się zna na swojej robocie. Nic. Szacunek, etyka, utożsamianie się z organizacją, podłączanie ludzi do strategii, otwartość na rozmawianie o problemach, o tym. Więc ja bym tutaj powiedział, bycie normalnym, fajnym człowiekiem. Tak, bycie, przede wszystkim leadership to jest człowieczeństwo, przede wszystkim to dla mnie najlepszymi liderami są w ogóle matki, nie? Bo czerpię radość z dawania radości innym. I metoda zaangażowania to jest pierwsze odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ja chcę być liderem? Dwa. Jeśli jestem liderem, to co zrobić, żeby to ludzie mieli satysfakcję, a na samym końcu ja, bo to jest ten servant leadership. Ale bez przesady, nie? Bo my w Polsce poświęcanie traktujemy z frajerstwem. Więc dla mnie, jak ty czerpiesz radość z dawania radości innym, to inne metody to jest rozmawianie z ludźmi, ale nie rozmawianie, żeby się wygadali, tylko wysłuchanie ich, branie pod uwagę ich zdania. No, to najprostsze rzeczy z piramidy Maslowa. No.
Ale są też techniki. Są też techniki. My mamy swój model przywództwa, który ułatwia, ale uwaga, zły człowiek nie zrobi dobrego board meetingu, bo ma złe intencje. Dobry człowiek, czyli to, jakim jesteś człowiekiem jako lider, a później to jest zapraszanie ludzi do współuczestnictwa. To jest metoda, która stara się jak świat. Okej, okay. Kolejne pytanie od Marka. Myślę, że tutaj. Ile powinien trwać cykl PDCA, twoim zdaniem? O, to zależy, do czego go używasz. Jeżeli dla mnie najlepiej cykl PDCA, my ostatnio robiliśmy dla naszych Greenbeltowców sesję z Łukaszem Kruczkiem na skoczni. I teraz zobaczcie, my trochę źle podchodzimy do PDCA. Ja wam powiem, jak ja to rozumiem, jak się uczę. Nie? No ja się uczę Lean 20 lat i ciągle się uczę, jak ktoś tam kiedyś powiedział, ciągle się uczę, że zostały te polityczne sprawy, nie? Bo ja się, proszę państwa, ciągle uczę. I my PDCA używamy jako coś z boku, a firmy, które mają Lean w DNA, stosują PDCA do normalnego dnia pracy. Na przykład, wiecie, co to jest plan? Dzisiaj 8 godzin zmiany. Wiecie, co to jest do? To jest przeprowadzenie tej 8 godzin zmiany. Wiecie, co to jest check? To jest podsumowanie KPI-ami tej zmiany. A wiecie, co to jest act? To jest przeprowadzenie lessons learned i zastanawianie się, jak jutro zrobię inną zmianę. I tak naprawdę, jak pracujesz w oparciu o PDCA, to nie dzieje się to z boku. Natomiast, Marku, większość ludzi traktuje PDCA jako prowadzenie pewnych pomysłów, eksperymentów i dla mnie te cykle są różne, wiesz, są takie, które trwają miesiąc, są takie, ja uważam, że one powinny być, i tu was zaskoczę, do godziny. Czyli powinieneś robić eksperyment, planujesz następną godzinę twojej pracy. Nawet nie cały dzień, bo to jest za długo. Czyli planujesz sobie, powiem wam przykład, jeżeli mamy tyle czasu. My mieliśmy kiedyś tutaj call center w Lean Passion i umawialiśmy spotkania z klientami. I my planowaliśmy sobie jeden eksperyment na kolejną godzinę. Okay? Taki ciekawy eksperyment, że wiecie, to dzwonienie polegało na tym, że trzeba było zadzwonić na recepcję i tak przekonać recepcjonistkę, sekretarkę, żeby połączyła z szefem. Co nie? No tak kiedyś już tego nie robimy, bo to się w ogóle nie sprawdzało. Ale mieliśmy 4 osoby w takim zespole i oni, każdy z nich planował sobie jeden eksperyment na godzinę. Po godzinie robiliśmy spotkanie i mierzyliśmy to liczbą umówionych spotkań, tak? No i kiedyś taka dziewczyna wymyśliła eksperyment, że będzie mówiła do tej pani recepcjonistki, że jak się pyta o powód spotkania z prezesem, to powie, a co to panią interesuje? Naprawdę, taki eksperyment. I skuteczność tych połączeń była niesamowita. Naprawdę. Drugi był, że mówiliśmy słowa, których nikt nie rozumiał i wiecie, ale co taka manipulacja, straszna rzecz. Natomiast cykle PDCA dla mnie powinny zawierać się w godzinę, dlatego że nam chodzi o małe eksperymenty, a nie robienie projektów, okej? Okay? Czyli masz pewną hipotezę, coś ci nie wyszło, nie zrealizowałeś pewnego celu, chcesz się dowiedzieć dlaczego i dla mnie w ogóle pierwszy cykl PDCA to jest na obserwację. Czyli zaplanuj wizytę w gęba, wykonaj ją, check to jest, czego się nauczyłeś i act to jest twój kolejny cykl. Okej? Okay? Do godziny. Mhm. Przepraszam, o tym kruczku nie dokończyłem, tam każdy skok jest PDCA. W ciągu treningu odbywa się 5 do 6 skoków i każdy odbywa się w PDCA, czyli plan, zaplanuj skok, do, wykonaj, check, sprawdzasz jak ci poszło i wcale nie odległością, tylko jak wykonałeś poszczególne elementy skoku i masz lessons learned i wprowadzasz jedną zmianę do kolejnej sesji. Jedną. Dlaczego jedną? No bo wiesz co działa, a co nie działa. Tak, tak, zawsze się jedną akcję korygującą wdraża też w jakości. Tak. To jest fajne. Jakość Lean to samo, Artur. Tak, no tak, jak ktoś dobrze do tego podchodzi, nie? Fajnie powiedziałeś o tym PDCA, bo to kurczę nie jest jakieś kobyła narzędzie, znaczy w sumie jest, może być, to mogło być, ale to można stosować na co dzień, we wszystkim, też w prywatnym życiu, stosować w codziennej pracy, przychodzisz do pracy, wiesz co masz zrobić, robisz to, sprawdzasz czy zrobiłeś to dobrze i podejmujesz działania, więc stosujcie PDCA, tak mówiąc pokrótce. Jeszcze jedno pytanie zadamy i przejdziemy do omówienia tego, co teraz robicie ciekawego w Innowatice, bo robi się coś ciekawego. Jeszcze pytanie od Sabiny. Jak można uświadomić menadżerów w tym, że się mylą, że problem leży nie tam, gdzie oni się doszukują, przy założeniu, że twoja analiza jest trafna? Ha, to jest ciekawe. Przy założeniu, że twoja analiza jest trafna. A Sabina, już trochę o tym mówiłem. Trzeba wywołać, sprowokować ludzi do dyskusji o problem, natomiast ty musisz być krok do przodu. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy twoja analiza jest trafna, to opieraj się na faktach, a fakty są tylko w gęba. Ja nawet nie opieram się na danych, bo dla mnie dana to jest post factum. I tutaj wiesz, Artur, nie chcę wchodzić w twoją statystyczną pracę, jakość i tak dalej, bo to jest bardzo ważne, ale jeżeli ja chcę się dowiedzieć, podam wam taki, ja zawsze lubię na historiach. Kiedyś ktoś mnie wypuścił w firmie, jeden silos na drugi, menedżer, i powiedział, żebym powiedział prezesowi, że za długo ładują samochody, że załadunek samochodów trwa za długo.
No to szef sprzedaży tam nie po drodze miał z szefem operacji. Więc ja poszedłem do prezesa i mówię do niego tak: słuchaj, Tomek, za długo ładujecie samochody. A on mi zadał takie pytanie: a ile zmierzyłeś? Jak mi było głupio, więc Sabina, ja bym zaczął od drugiej części pytania. Przy założeniu, że twoja analiza jest trafna, idź do gęba i zweryfikuj, czy twoja analiza jest trafna. Jeśli na przykład chcesz się dowiedzieć, ile coś trwa, ile błędów popełniamy, zawsze ja idę do gęba i mówię: idź i zobacz, poobserwuj godzinę, dwie, cały dzień, ile potrzebujesz. Następnie zastanów się, czego się nauczyłaś i teraz powiem ci coś, co może cię zaskoczyć. Nie spróbuj przekonywać do swojej racji, tylko spróbuj doprowadzić do sytuacji, w której ta osoba rozumie problem tak samo jak ty. Bo to jest sztuka, że najczęściej ludzie się kłócą o to, kto ma rację, a nie o fakty. Z faktami się nie dyskutuje. Więc jeżeli ty zadajesz pytanie, ile trwa załadunek samochodu, to wiecie, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Nie wiem, chodźmy zobaczyć. Ok? Jeżeli twój menedżer, ty wiesz, że się myli, to zastanów się, jak on ma zrozumieć sytuację, a nie jak ma go przekonać do swojej racji, bo tutaj musiałabyś używać technik manipulacji, które też są bardzo popularne, NLP i tak dalej, ale po co? Bo to nie chodzi o to, że ty masz rację, proces ma rację zawsze, gęba ma rację, nie? I ci zobacz i tak dalej. To jest w ogóle klucz do wszystkiego, nie? Fajnie to ująłeś, bo kurczę, my cały czas często bazujemy na opiniach, na przekonaniach, na racjach właśnie, kto ma rację. Fakty zawsze się wybronią, dane zawsze się wybronią, liczby to w ogóle jest podstawa, żeby coś przedstawić, pokazać i nikt, zazwyczaj nikt na końcu nie dyskutuje z danymi, z faktami, z liczbami. Mało jest takich, które chcą walczyć z tym, ale nikt zazwyczaj nie walczy z faktami, z danymi. Jest już trochę wieczór, ja sobie pozwolę na mały żart. Ja pamiętam, jak w jednej z nadmorskich miejscowości mój kolega dostał mandat za załatwianie potrzeb fizjologicznych pod dyskoteką. Okay? I on przyszedł na policję i mówi: co to za mandat? Mówi: pan załatwiał potrzeby fizjologiczne pod dyskoteką. On mówi: ja, niemożliwe. Pokazali mu zdjęcie, on mówi: no chyba, że tak. Z faktami się nie dyskutuje. Nie? Radku, ja jestem pełen podziwu tego, co robisz, jak rozwijasz swoją firmę. Innowatika to jest w ogóle dla mnie kosmos, to są trzy kroki milowe przed całą resztą sceną edukacji online, moim zdaniem, w Polsce. Powiedz, co teraz robicie, czym się teraz zajmujecie? Wiesz co, zrobiliśmy przede wszystkim kampanię Ask na naszych klientach, bo 2 miesiące temu uruchomiliśmy takiego Lean Greenbelt Online, no bo my też w COVID-zie dostaliśmy bardzo mocno po przychodach, tak? Nam przychody spadły do 1% i na początku, wiesz, mieliśmy pretensje do naszych klientów, jak to mogą nas tak zostawiać, no, ale znowu zrozumieliśmy ich sytuację i musieliśmy, no, ponieważ ta firma jest dość spora, no, w tej chwili pracuje w niej 30 osób, no, to mamy jakieś koszty, tak, czy tam koszta, więc zrobiliśmy Greenbelta online, zapisało się na niego 300 osób, w tej chwili ich certyfikujemy, przechodzą przez program, jest bardzo wymagający, nie? Tam sporo pracy własnej jest, niektórzy chyba nie wiedzieli, na co się piszą, no bo trzeba zrobić projekt za 50 tysięcy, no whatever, ale zapytaliśmy osób, które nie zapisały się na Greenbelta, by były na naszych webinarach, co by dla nich było fajne i suma summarum zdobyliśmy takie 5 rzeczy, których ludziom brakuje do tego, żeby odnaleźć się trochę po COVID-zie jako liderzy. Pierwsza to jest właśnie dać impuls na nowo zespołowi, wiesz, to poczucie przynależności zbudować i tak dalej. Druga to jest jak zbudować zaangażowanie, efektywność i tak dalej. Trzecia to jest zarządzanie zmianą, które jest w tej chwili korem. Jak pytamy 100 osób, jakie kompetencje chciałby się nauczyć, to 47 wskazuje na zarządzanie zmianą, bo widać, jak niewiele osób sobie z tym radzi. Później nam powiedzieli, że chcieliby umieć rozwiązywać problemy, no i coś, co jest bardzo dużym wyzwaniem, to jest zarządzanie zespołami zdalnymi dzisiaj, tak? I to, co my teraz robimy, no, z Innowatyką się trochę bawimy, ja ją wypuściłem 3 miesiące wcześniej niż planowałem, więc tam jest sporo niedoróbek jeszcze, ale w tym tygodniu podcasty włączymy i tak dalej, ale wymyśliliśmy sobie teraz akademię taką Lean Leadership i tak naprawdę dzisiaj, od dzisiaj zaczęliśmy ją sprzedawać i ona zawiera te 5 modułów właśnie: misja, wizja, czyli sens istnienia, poczucie przynależności, zawiera taki model przywództwa Leadership 7-3-4, czyli jak nie wdrażać Lina, tylko pomagać ludziom stawać się Lin, problem solving, zarządzanie zmianą i właśnie tak Lin w zespołach zdalnych. No i w tej chwili rekrutujemy, jest bardzo dużo zapisów na ten kurs, ponieważ daliśmy atrakcyjną cenę. Normalnie u nas ta certyfikacja kosztuje 16 tysięcy, a teraz ją zrobiliśmy za 1999 do piątku. No i jeżeli was interesuje ten temat, to na takiej stronie Lean Passion chyba / leadership
możecie aplikować, to nie oznacza, że macie się na niego zapisywać, ale można zobaczyć cały program. Co ciekawe, my, Artur, zmieniamy model biznesowy, że chcemy robić mniej transformacji i chcemy edukować, więc zaczęliśmy dzielić się całą wiedzą. Więc my nie mamy już przed sobą tajemnic i stworzyliśmy takiego guidebooka, gdzie masz krok po kroku opisane, jak zrobić misję, wizję w organizacji, jak przekonywać top menedżerów, jak angażować ludzi, jak budować poczucie przynależności. Na przykład taka checklista, masz 27 zadań do tego, żeby wywołać potrzebę w zarządzie, żeby zrobili refleksję strategiczną, nie? No, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany tym, to serdecznie zapraszam na taki, on jest całkowicie online. Jest 5 modułów, 50 materiałów wideo, 3 sesje live z top managementem, jest prestiżowy certyfikat, no i przede wszystkim jest ten guidebook. No i ludzie, którzy to prowadzą, no to są na przykład Grażyna Potwora, to jest nasza konsultantka od zarządzania zmianą, która jest psychologiem, ma, wiesz, ponad 25-letnie doświadczenie w transformacjach Lean, więc wie, jak to robi. Jest mój mentor, człowiek, od którego się wszystkiego nauczyłem, to jest Klaus Petersen, tak? No i to wiem, że ten program dodaje wartość, możecie zobaczyć sobie materiały wideo, więc jeżeli was interesuje takie podejście do Lean, jak dzisiaj pokazałem, to serdecznie zapraszam na ten program. Tak, to teraz robimy Akademię Lean Leadership. Właśnie. Fajnie, fajnie to wygląda, fajny program. Ja myślę, że też się dogadamy na jakąś małą zniżkę tutaj dla osób, które oglądają ten webinar, które są z nami dzisiaj na Letniej Akademii Lean. Jeżeli ktoś oczywiście chce skorzystać, ja zdecydowanie polecam, na pewno dużo wartości. No i z tych osób, które tam biorą udział w tym szkoleniu, w sensie szkolą, też ty szkolisz, zakładam, nie? Tak. Ja robię sesję live na misję, wizję, na sens istnienia, poczucie przynależności. Mamy 3 sesje, bo kurs jest online robiony. Najważniejsze jest to, że też dali nam ludzie feedback, że Greenbelt był bardzo, 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 bardzo intensywny. On jest 4 miesiące, jak nie dowozisz zadań, to jest koniec świata. Tego się trochę od ciebie nauczyliśmy, bo widzieliśmy twoje kursy, bo robisz naprawdę fajne rzeczy. Natomiast tu jest dostęp na 12 miesięcy, ludzie to robią w swoim tempie. Nie? Na końcu dnia dostaną certyfikat Lean Leadership. Jestem ja, jest Klaus, jest Grażyna, jest Tymek i jest Gosia Kusyk, która jest naszą taką mentorką, jeśli chodzi o remote teams. No cena już jest bardzo atrakcyjna, więc wiesz, to co ja mogę dać, to ewentualnie 5% zniżki dla wszystkich twoich gości dzisiejszych, więc tak. Super. Może. I tak zawsze coś. Radku, będziemy powoli kończyć. Ja strasznie się cieszę, że mieliśmy okazję dzisiaj porozmawiać. Sam się też nauczyłem dzisiaj kilku fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że słuchacze również nauczyli się sporo. Dajcie nam znać też w komentarzach, czy wam się podobało, co zapadło wam w pamięć. I dziękuję ci. Po prostu dziękuję za dużą wartość. Ja wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nie odbieracie tego, wiecie, jako taka jakaś nachalna sprzedaż. Po prostu uważamy w Lean Passion, że te kursy online, które się szybko przezbroiliśmy, są naprawdę dobre i naprawdę wartościowe, zwłaszcza dla ludzi, którzy chcą awansować, tak jak ty powiedziałeś, i świadomie realizować swoją karierę zawodową. Ja tobie również dziękuję i dziękuję wszystkim osobom, które z nami były. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu na LinkedInie, ja najczęściej jestem tam aktywny w wiadomościach. No i życzę wam bardzo dużo sukcesów, refleksji, sporo empatii, no i przebijania się przez te zasoby tych menedżerów, top menedżerów i prezesów. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i dobrego wieczoru, kochani. Dziękuję, Radku, i do usłyszenia jeszcze pewnie kiedyś. Cześć. Dziękuję, cześć. Skończyliśmy rozmowę właśnie z Radkiem. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Za tydzień również się spotkamy w środę o godzinie 20 i moim gościem będzie profesor Andrzej Blikle, twórca doktryny jakości, więc również będzie ciekawy i będzie ciekawa dyskusja. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze kiedyś na pewno. Cześć.